No siemanko, szczytanko, z tej strony Dominik, and welcome to Alphabet Lore Merch Run. Tak się ta gierka nazywa. Moi drodzy, jak sami widzicie, stoi literka A z tej popularnej bajki serii animacji Alphabet Lore. Co my tutaj musimy robić? Nie wiem, ale ta muzyka świadczy o tym, iż mamy chyba jeszcze event Halloweenowy. Okej, drag to move. Ja widzę, że my na razie tutaj biegniemy. Czy my musimy zbierać A? Dobra, jest nas dwóch, jest nas trzech i następnie podchodzimy tu. Klikamy fight. Walczymy z... walczymy z A. Dobra, i do nas strzela, ale wy... Ta gierka już jest mega, bardzo mi się podoba, ponieważ udało nam się pobić i literkę A oraz literkę I. You earn. Dobra, mamy tutaj... coś jeszcze zbieramy. Jakieś 300 pieniążków. Nie wiem, co my za to możemy zdobyć, co my za to możemy kupić. Ale jak ja sobie kliknę tutaj w te pieniążki, to się nic nie dzieje. Jak ja kliknę tutaj, to tutaj też się nic nie dzieje. Więc te pieniążki znowu mi są po nic potrzebne, tak mi się wydaje. Mamy tylko i wyłącznie jakieś lucky spiny. Mamy 400, następne mamy za 10 minut. Więc może sobie jeszcze raz zespinujemy, bo ja uwielbiam grać w takie gry. I znowu będziemy mieli około 1000 spinów. Nie no, żartuję. Dobra, drag to move. Moi drodzy, idziemy, zbieramy naszą armię. Dobra, mamy czterech. Mamy siedmiu, tu jeszcze jest trzech kolejnych. Czy to oznacza... Aha, bo tutaj mam jakieś... Tutaj możemy dodać... okej. I możemy tutaj dodać kolejnych i oni tutaj będą teraz strzelać. Ponieważ, moi drodzy, my strzelamy jako i... Patrzcie, cyk i... To... Oh my god. Dobra, teraz tutaj, cyk i... Tak się te i cieszą. Dobra, moi drodzy, udało nam się zdobyć 500 kasy. Wydaje mi się, że to jest około mnóstwo, więc ciśniemy po prostu dalej. Dlaczego ja gram zawsze jako literka A, to ja nie mam zielonego pojęcia. Ja bym na przykład sobie chciał pograć jako literka B, albo literka C. Co to jest teraz tutaj? To musimy najprawdopodobniej uniknąć. No dobra, mamy kolejnych sześciu, no i klikam po prostu fight. I teraz walczymy przeciwko C, przeciwko B, przeciwko A oraz przeciwko... J też do mnie strzela! O! Ej, czy mi się wydaje, że my przegramy? O nie, co teraz się stało? I piosenka ze SpongeBoba. I piosenka ze SpongeBoba, że coś się nie udało. No thanks, moi drodzy, zdobyliśmy 140 kasy. Więc wydaje mi się, że ja tutaj się będę musiał jakoś zawsze ulepszyć, abyśmy my tutaj mogli zawalczyć z nimi, ale jakim... Jakim cudem on mnie teraz pokonał, to ja nie mam żadnego pojęcia. Dobra, mamy, moi drodzy, 6. No i co to oznacza? No jak ready? Nie ready, ponieważ my mamy teraz już tutaj na fulla wszystko. Czy ja mogę się pozbyć tego? A, bo ja ich mogę teraz tutaj łączyć ze sobą. Okej, czyli teraz zrobimy C. 112 ma. Okej, no to lecimy, patrzcie. Łączymy C. A, B, C. Dobra, mamy tutaj, moi drodzy, dodamy. A co się G! Okej, czyli ten na bank będzie strzelać, tak mi się wydaje. C idzie na pierwszy... A idzie na pierwszy ogień, a oni idą tak. Za 710 kasy możemy dołączyć sobie jeszcze jednego I, który będzie z tyłu strzelać. Okej, fight! Moi drodzy, teraz się to powinno udać, ponieważ ja mam aż trzech C! Oh my god! Oh my god, dobra, patrzcie, ale oni mnie teraz tutaj zniszczą! Oni mi zniszczą, chociaż... Nie no, zniszczy... Nie... O nie... Prawie się nie udało, ale zdobywamy aż 700 kasy. Bardzo mi się ta gierka podoba, bo ja nie wiedziałem, że my możemy tak łączyć. O, cyk, cyk, cyk. Ile ja kasy zdobyłem? 7000 kasy mamy. Let's go, let's go. Dobra, moi drodzy, bierzemy teraz tą literkę A. Cyk. Dobra, zbieramy teraz tu wszystko. Nie zebrałem ich wszystkich, ale zebraliśmy sobie tutaj kluczyk. Dobra, musimy przejść tutaj tylko tak, żeby mnie nie zaatakowali. Okej, jesteśmy. Łączymy się w... Okej, tutaj mamy kolejne C i tutaj mamy B. Za 1050 kasy możemy sobie dołączyć tego. G możemy połączyć i mamy J. Cool. Możemy tutaj dodać jeszcze jednych I. Mamy G kolejnych. Nie mamy już więcej kasy. No dobra, no to oni tutaj będą strzelać. Okej, fight, moi drodzy, lecimy. Patrzcie teraz to. Oh my god. Teraz to jest mega, ponieważ tutaj ich atakujemy jako C. Atakujemy J i G. Tak po prostu, o. Tak można grać. Moi drodzy, tak można grać. Ja jestem w ogóle ciekawy, co się stanie, jak ja połączę ze sobą dwa razy C. Jaką my później postać otrzymamy? Nie wiem, za chwileczkę się o tym przekonamy, ale jak sami widzicie, mamy... O, F? F możemy zbierać? Czy ja mogę? Aha, czyli F mi odbiera postacie. O nie! F mi postacie odbiera, ale lipa, bo ja myślałem, że my teraz będziemy 7 literek z A, ale niestety nie. Dobra, łączymy C i mamy D.
Łączymy C, mamy D, łączymy tutaj B, dobra, i lecimy teraz tak. Moi drodzy, mam tyle kasy, ale na razie tego nie wykorzystamy. Zobaczcie, co teraz się tutaj w ogóle dzieje. Cyk i wszystkich tutaj, cyk! Okej, dobra. G do mnie strzela, on pokona... B przegrało. B przegrało, ale wydaje mi się, że oni się później podnoszą i my później od... It's not available. Te postacie się później podnoszą i my później tak czy siak je będziemy mieli. Plus 3, minus 3, minus 2. O nie, ja nie dam rady przejść tyloma. Patrzcie, co się teraz stanie. To po co ja ich tyle zbierałem? Przecież to było bez sensu. Ja nie wytrzymam. Dobra, połączmy ze sobą D i mamy E. Ten E wygląda spoko. Bardzo fajnie wygląda. Dokupię sobie jeszcze I. Mamy G. J! K będzie strzelać, ale B jest tutaj. Fight! Okej, patrzcie jak E uderza. Ale E ma bardzo dużo energii. E ma bardzo, ale to bardzo dużo energii i za bardzo dużo... Okej, co się stało? Ja przegrałem?! O nie, no nie gadaj, że ja przegrałem teraz. Jakim cudem? Przecież ja już miałem takie mocarne postaci, no. Dlaczego? Czekaj, lecimy plus 10, plus 3, no nie, no bez se... minus 15, co się stanie? You lose! Emotional damage! Emocjonalne uderzenie. Prosto w serducho. A mogę... Za zero kasy! A, bo coś się tu chyba zbugowało! Nie, teraz już mogę dalej kupować. Oba! Lecimy C. C! Lecimy C, C, C. I B idzie tu. Fight! Teraz się chyba uda. Patrzcie, ile ja ich mam. Dobra, tutaj E atakujemy szybko, atakuj go! No atakuj, żeż to E! No co jest grane? Dobra, E wygra... Chyba wygramy. Let's go! Moi drodzy, udało się! Czy ja zostawię sobie te... Wydaje mi się, że oni się później podnoszą i my te postaci tak czy siak odzyskujemy, więc to jest dosyć fajne. Level 7. Zobaczcie, ile my ich tutaj możemy zebrać, ale tak czy siak wydaje mi się, że tam będą jakieś... Drogi... O-o. No ja wiedziałem, że tutaj będą jakieś drogi miłości. Co teraz się dzieje? Dobra, mamy kluczyk, więc otrzymamy znowu dużo kasy i... Dobra, przechodzimy. Nie zdobyłem jednego, ale to nieważne. Moi drodzy, ja tutaj mogę sobie ich... Aha, i oni później się tutaj zdobywają. No dobra. Aha. To ja już widzę, że my mamy... Musimy iść w te. Musimy iść w te postacie. B, C. Jeszcze mamy trzech. B. On już tutaj ma trzech. I tu mamy... C. Czy ja mogę kogoś dokupić? Strzelającego. I. Niech I strzela po prostu. E idzie na pierwszy rzut. Niech oni tak idą. Niech oni po prostu tak idą. Dobra, idziemy. Patrzcie to. Ja nie wygram z tym styloma E! No patrzcie, co się dzieje teraz! O, chociaż? Nie, no nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Co prawda tutaj oni wszyscy umarli, ale jednak się udało. Ale to już jest bardzo... Lubię takie ciężkie gry. I teraz tak, bo my możemy dostać około mnóstwo kasy. Bo mamy trzy te kluczyki. Raz, dwa, trzy. 6,5 koła? No dobra, niech będzie. Ile mamy kasy? 10 tysięcy, 9600. Może być! Patrzcie! Ale to jest bez sensu. Bo ja zdobywam żołnierzy, ja zdobywam A. Przeskakujemy, dobra, udało się przejść, mamy 9, mam nadzieję, że ja dojdę z 9, bo jeżeli nie dojdziemy, to będzie taka troszeczkę lipa. Ale nieważne, moi drodzy, ciśniemy dalej. Co teraz się tutaj dzieje? Mamy kluczyk. W ogóle bardzo długo się szło. Ja nie wiem dlaczego, ale zdobywamy teraz tutaj wszystko. No dobra, niech... O, jeden spadł! Niechcący jeden spadł. Mamy 8. Mamy 8. Może być. Nie ready. Chociaż może być ready. B, B. Lecimy z B. Okej, i lecimy. Fight! Teraz na spokojnie się powinno udać chyba wygrać. No patrzcie, co tu się w ogóle dzieje. No, to jest mega proste. No i wystarczy, że będziemy mieli dużo jednostek i wtedy jest o wiele prostsze. No proszę państwa, no spójrzcie, jakie to było proste. Dobra, lecimy jeszcze raz. No ale... Ale to po co się te F pojawiam, jak ja za chwileczkę i tak je tutaj będę tracić, te jednostki. Mamy plus 5, mamy 10, zbieramy sobie teraz... Ja wiedziałem, że coś takiego się stanie. M? No to lecimy w M. Jak już się M pojawia, to lecimy w M. B, C, dobra. Lecimy tak. Nie wiem, czy dobrze zrobię. Mamy jeszcze jedną ewentualnie jednostkę. Więc zrobimy tak. Cyk.
Oni niech pierwsi za... Dobra, zrobimy coś takiego. Zobaczymy, co się teraz stanie. Ale wydaje mi się, że M jest mocarną postacią. Let's go! No nie! O, jednego mi zniszczył. Jednego mi zniszczył. Tutaj znowu jeszcze F stoi, więc musimy pokonać F. Ale dlaczego nie możemy F otrzymać? Jest E i dopiero później od razu jest M. F... Aha, G strzela, J strzela. I o ile jednostek mamy teraz? Czekaj, 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 bo ja sobie chcę tutaj kupić takiego strzelającego. Ja potrzebuję fajnie sobie strzelać. Cyk. I kolejne I. G. No dobra, niech będzie. Niech będzie, że oni sobie teraz tutaj będą strzelać. Mamy B. Co się stanie, jak ja połączę? Ja potrzebuję jeszcze jedno... D. D. E. I M. N. 3700 życia, ma 552 ataku. Moi drodzy, ciśniemy. Ja wiem, że ja chyba źle zrobiłem, bo mamy... Nie no, spoko. Nie no, spoko. Ale muszę wam powiedzieć, że N sobie z wszystkimi od razu radzi. Patrzcie, on tutaj podchodzi. Jeden... Ciekawe, co jest po N. No ale co jest grane? No zostałem mi... Nie no, naprawdę? Nie jestem ready. Nie jestem w ogóle ready. Ale badziew. Ale to się teraz badziew zrobił, no. Dobra, lecimy. Patrzcie teraz. Od razu z miejsca dostał. Ale N sobie z wszystkimi poradzi. Bardzo się cieszę, że się przerobiłem na N. Mamy bardzo dużo strzelających jednostek, bo N to jest N. No nie, no dlaczego? No ale to... 8, no i 8 jednostek mi zostało. No bardzo mało tych jednostek. Ale ja bym się teraz chciał połączyć. Mamy B, C, D mamy, A, B. Tu jeszcze mamy kilka tych jednostek, więc możemy zrobić coś takiego. C, D. Mamy E, ale już mi nie starczy. Już mi nie starczy na... Ja muszę wiedzieć, co jest po N, bo jeżeli N już jest tak mocarny, to ja bardzo... Ale czekaj, bo on tutaj przyjdzie, a mi tutaj od razu zacznie niszczyć te jednostki, więc musimy zrobić coś takiego. Żeby N walczył przeciwko N, dochodzi później E, dochodzi później... Coś tam. N poległy. N poległy. Ale wydaje mi się, że E sobie da radę z tymi strzelającymi i let's go! Wow, ile tu jest jednostek! Dobra, ale... No parę umarło. Parę umarło, ale to nieważne. Proszę, niech te 13 jednostek... Dobra, mamy... Ale mamy 11 jednostek. Więc jest spoko. Muszę zrobić tak, żebyśmy mieli... E. Ale niestety, jak sami widzicie, zabrakło mi jednostek, więc musimy naprawdę bardzo dużo tych jednostek uzbierać, aby sprawdzić, co się... Aby sprawdzić, co się zna... Co będzie po N, więc wydaje mi się, że na tym levelu, ewentualnie następnym, uda nam się uzbierać tyle jednostek, że będziemy mogli sobie zrobić N+. I co później... Co może być powyżej N, skoro N był najbardziej mocarniejszy? Czekajcie, bo mamy K i wydaje mi się, że my będziemy sobie mogli zrobić literkę P. L. 259. 259 strzela. Ale ja mogę sobie tutaj ustawić paru znowu, żeby oni sobie strzelali. Ale ja naprawdę potrzebuję zrobić... Mamy C. Ja muszę zrobić N+, ale... No dobra, zobaczymy. Może się uda. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Oh my god. Okej, okay, przegraliśmy. To chodzi o to, że ja miałem po prostu za mało jednostek. Dobra, moi drodzy, mamy to. Mamy 2N i ja jestem ciekawy, co się stanie, jak my połączymy 2N. O, cool. Bardzo mi się to podoba. Mam jeszcze tutaj bardzo dużo jednostek, więc ja mogę teraz po prostu kliknąć fight i ciśniemy. Oh my god. Ale co będzie po O, to nie mam zielonego pojęcia, ale... To jest bardzo mocarna literka. Moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających, dziękuję, jesteście po prostu mega, pozdrawiam, jeżeli chcecie więcej takiej gierki, zostawcie koniecznie 500 łapeczek w górę i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć! Przegraliśmy.